7 minut po 11, to jest telewizja w Polsce.pl. Zazwyczaj o tej porze rozmawiamy o sprawach międzynarodowych na naszej antenie. No i nie inaczej będzie tym razem, bo to, co przyniosła poprzedni wieczór, to, co przyniosła poprzednia noc, to konflikt eskalujący, podnoszący głowę, pełzająca wojna na Ukrainie z Rosją i kolejne agresywne rosyjskie zachowania, tym razem w cieśninie Kerczeńskiej. To jest taka cieśnina oddzielająca Morze Azowskie od Morza Czarnego. Czy tam doszło do konfliktu, czy tam doszło do agresji rosyjskiej? Owszem, przyznają to obie strony, i rosyjska, i ukraińska. Wiadomo o ostrzelaniu ukraińskich okrętów przez okręty rosyjskie, wiadomo też o przejęciu 3 jednostek pływających ukraińskich przez Rosję, wiadomo też o rannych ukraińskich marynarzach. Jak to wyglądało? Spójrzmy na pewien filmik, który został nagrany przez Rosjan, jak rosyjska jednostka taranuje łodzie ukraińskie. Ну, там поливать это собирается, а будем бортовать и не... Вас, где не идете, где все озера с Греша. Зажимай, давай, молодец. Дави его справа. Дави справа, блядь. Дави, я его здесь приму, блядь. Прижимай, руль прямо. Есть руль прямо. Давай, давай, блядь, прижимай его, блядь. Лево 5, лево 10. Стой, машина. Стой, машина. Есть лево 10. Лево набор. Есть лево набор. Рулево на бок. Назад! Назад, блядь! Назад! Даю назад! Давай, блядь! Давай, блядь! Держаться все, блядь! Сука, блядь! Лево на бок! Держаться! На борту! Там 8.21! Вперед, машина 4 вперед! Лево на борт! На борту! Лево! Машина! Назад! Стоп, машина! Есть! Widzieliśmy to na filmie, mały ukraiński holownik wojskowy staranowany przez duży okręt radziecki, rosyjski, no ale co z tym radzieckim jest. Szanowni państwo, tam było słychać bardzo wiele niecenzuralnych rosyjskich słów, za które przepraszamy, jeżeli kogoś to dotknęło, ale rozumiemy, że to sytuacja naprawdę nadzwyczajna i nagrywana w takim, no, nerwowym, trzeba przyznać, momencie. Co się w tej chwili dzieje pomiędzy Ukrainą i Rosją? Od wielu lat to jest stan wojny i nikt nie mówi o tym, że ta wojna kiedykolwiek się zakończyła. Natomiast czy ta eskalacja konfliktu, czy te działania teraz w dziedzinie, w cieśninie Kerczeńskiej, są zaskoczeniem? Dla wielu ekspertów i komentatorów nie. Podobnie jak dla jednego z naszych porannych gości. Dziś gościem Edyty Hołdyjskiej był Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Posłuchajmy. Od lat wszyscy eksperci, którzy śledzą ten konflikt, który zaczął się na początku 2014 roku, najpierw zajęciem Krymu przez tak zwane zielone ludziki, potem zainicjowaniem rebelii w Donbasie, oczekiwali, że Moskwa na tym nie skończy, że będzie szła w kierunku odcięcia Ukrainy, najpierw właśnie od Morza Azowskiego, a być może dalej w kierunku Odessy, aby odciąć całkowicie Ukrainę od Morza Czarnego. A teraz telefonicznie połączymy się z naszym gościem, to Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, panie Jarku, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Jarosławie, minister Waszczykowski mówi, że to nie jest zaskoczenie, to, że ta wojna owszem trochę przygasła, ale od czasu do czasu będziemy mieli takie wzmożenia jak to, co dzieje się teraz przy Kerczu. Dla pana to również nie jest zaskoczenie, że Rosja w ten sposób jakby odkrawa sobie, próbuje odkrawać tą Ukrainę po plasterku? Nie, to nie jest zaskoczenie. Rosja nie porzuciła swojej polityki agresji, można powiedzieć, dezintegracji Ukrainy, co jest głównym celem. Oczywiście nie bierze pod uwagę jednej rzeczy, że te wszystkie działania jednocześnie wzmacniają ukraińską tożsamość i postawę wobec Rosji, która wyklucza jakąkolwiek współpracę i dobrą koegzystencję w przyszłości. Natomiast faktem jest, że tego typu działania jak na Morzu Azowskim, no to jest eskalacja konfliktu w sensie militarnym, podwyższenie napięcia i również pozbawienie Ukrainy realnych możliwości funkcjonowania. Mówię przede wszystkim o portach nad Morzem Azowskim, zwłaszcza Mariupol, który jest takim wymarzonym celem, jeśli chodzi o separatystów donbaskich wspieranych przez Rosję. 5% eksportu ukraińskiego z
jeśli chodzi o zboże zwłaszcza, no i przemysł stalowy. Więc to jest bardzo istotna z punktu widzenia gospodarczego sprawa, swoboda przepływu przez Cieśninę Kerczeńską z Morza Azowskiego. Panie Jarosławie, ten konflikt na początku miał trochę inny charakter. To były te zielone ludziki słynne, które gdzieś tam w głąb Ukrainy wchodziły. Teraz już mamy konfrontację oficjalnych jednostek wojskowych ukraińskich i rosyjskich. Czy to jest jakiś kolejny etap, czy już tutaj możemy mówić o otwartej wojnie? No i Ukraina też mówi wprost, wzywamy naszych sojuszników do tego, żeby coś z tym zrobili, żeby jakoś zareagowali. Na jaką reakcję Ukraina może liczyć? No tu jest pytanie oczywiście, jak zareaguje Zachód, który Ukrainę jednak zdecydowanie wspiera. Mieliśmy reakcję ze strony Unii Europejskiej, ze strony NATO. I jest to reakcja zdecydowana, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Myślę, że powinny zostać poczynione dalsze kroki, które spowodowałyby no jednak swobodę przepływu przez Cieśninę Kerczeńską. I tutaj kwestia sankcji, które mogą być wprowadzone teraz, albo groźba sankcji przynajmniej, ale sankcji rzeczywiście zdecydowanych, a wymierzonych być może swobody żeglugi, jeśli chodzi o rosyjskie okręty, rosyjskie statki przyjmowane w portach zachodnich. No dotkliwe, realne sankcje, czy też ich groźba, to jest prawidłowa reakcja. Natomiast obawiam się, że zwłaszcza ze strony Unii Europejskiej jest to raczej miękka odpowiedź. Te wyzwania do eskalacji są całkowicie zasadne, dotyczące obu stron, ale faktem jest, że to Rosja jest agresorem i to powinno być jasno powiedziane. I również jeśli chodzi o podejmowanie działania, to właśnie powinno zostać uwzględnione. No my tu w tym gronie nie mamy wątpliwości, że Rosja jest agresorem i że te sankcje powinny być zaostrzone, ale czy nie uważa pan, że sankcje ze strony Unii Europejskiej no są trochę fikcją? Władimir Putin jest przyjmowany, a to we Francji, a to w Niemczech, Nord Stream 2 się rozwija. No jakby nie widać jakby takich sankcji gdzieś na horyzoncie, które by naprawdę realnie mogły w Rosję i w Putina uderzyć. Jeżeli popatrzeć na sytuację gospodarczą Rosji, która już się zamortyzowała, te gospodarcze sankcje, zwłaszcza związane z aneksją Krymu, to widzimy, że sankcje są realne. No wystarczy popatrzeć na kurs rubla. Może odcięcie rosyjskiej gospodarki naprawdę uderzyło Rosję całkiem mocno. I ja bym zwracał uwagę również, że te sankcje indywidualne wymierzone w elity rosyjskie, a zwłaszcza w ich majątki, to jest też coś bardzo realnego. O tym mówił zresztą były prezydent Estonii, że te tysiące rosyjskich dzieci, na przykład kształcących się w szkołach w Szwajcarii czy na Zachodzie, te nieruchomości luksusowe, które posiadają, to są wszystko te zabawki, które elita rosyjska pożąda, i pozbawienie ich to jest realny wpływ. Natomiast wsparcie Ukrainy to jest podstawowa rzecz. I tu rzeczywiście jest dużo do zrobienia, bo Ukraina nie jest w najlepszym stanie ze względu chociażby na stan swoich własnych elit. Można spodziewać się, że próby destabilizacji ze strony Rosji będą dotyczyć również sytuacji wewnętrznej na Ukrainie. Między innymi myślę, zbliżające się wybory, to jest taka perspektywa działań dezintegracyjnych, które Rosja będzie prowadzić. Zresztą zwracam uwagę, że również chodzi o politykę Zachodu. Rosja cały czas prowadzi wojnę hybrydową. Prowadzi ją również w naszym kraju i prawdę mówiąc, takim ciekawym elementem, który pojawia się w momencie kryzysu na Morzu Azowskim, jest to, że ujawnia się w takich sytuacjach zdecydowanie agentura wpływu. Mam nadzieję, że nasze służby śledzą bardzo wyraźnie, jak ta agentura wpływu funkcjonuje w Polsce. I oprócz monitorowania będzie podejmować zdecydowane działania, żeby tę agenturę wpływu zneutralizować. Panie Rosowie, a nie uważa pan, że można połączyć jakoś tą akcję, czy taką no już wręcz otwarte stanięcie do wojny z Ukrainą, Rosji, z tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, z Brexitem i jakby nawoływaniem między innymi Emmanuela Macrona i Angeli Merkel, aby gdzieś odwracać swoją politykę od Stanów Zjednoczonych i próbować się integrować w Europie? Wiadomo, że Putin no takiej polityce musi przyklasnąć i może się poczuć po tej stronie kontynentu pewniej.
No, strategicznym sukcesem Rosji są wszystkie te fakty, które powodują osłabienie więzi transatlantyckich. A to jest robione zarówno w Stanach Zjednoczonych, to jest robione w Unii Europejskiej. A to jest ideał Rosji. To jest stara koncepcja geostrategiczna polegająca na tym, że kontynent europejski jest tak naprawdę przedłużeniem Eurazji, a zachodnią końcówką Eurazji, która powinna być pod kontrolą Rosji ze wszystkimi swoimi bogactwami, dorobkiem. A oczywiście tutaj mówimy o tym w kontekście no, pewnej fantazji politycznej, ale to są realne działania. Jednak wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to jest ogromna porażka Zachodu. I na pewno to wszystko, co dzieje się wewnątrz Unii Europejskiej, wszystkie generowane konflikty, również zresztą dotyczące traktowania Polski i innych krajów środkowo-wschodniej Europy przez kraje zachodniej Europy, to wszystko jest w interesie Rosji i Rosja na pewno temu sprzyja wszystkimi możliwymi środkami, oddziałując zarówno na elit polityczny, jak i na opinię publiczną w poszczególnych krajach. To na koniec zapytam pana jeszcze o taki felieton, który napisał na portalu w polityce.pl Piotr Kwieciński. On zwraca uwagę na pewne fakty, które mogą umykać. To znaczy, że ta mała wojenka, jak nazwał to, co dzieje się w Cieśninie Kerczeńskiej teraz, może być na rękę trochę Rosji, ale trochę też Ukrainie. Petro Poroszenko, wprowadzając stan wojenny, a o tym się mówi, no mógłby na przykład przesunąć wybory, prezydenckie, w których niewątpliwie nie jest faworytem teraz. Oczywiście ten incydent... Tego typu incydenty zawsze sprzyjają władzy, a właściwie tym, którzy ją w danym momencie sprawują. Przy czym nie podejrzewam, żeby miało to duże reperkusje dla polityki wewnętrznej. Nawet nie spodziewam się przesunięcia wyborów. Myślę, że byłby tutaj duży opór ze strony czynników politycznych na Ukrainie. Ale przede wszystkim postawa Zachodu. Ukraina musi mieć wsparcie Zachodu i ze strony Zachodu jakiekolwiek pomysły wykorzystania tego incydentu dla jakiejś gry politycznej na Ukrainie będą zdecydowanie krytykowane i po prostu Poroszenko czy ktokolwiek, kto jest tym zainteresowany, nie będzie mógł sobie na to pozwolić. Polskie MSZ otwarcie potępiło jakby tą akcję rosyjską. A jak pan odpowie tym osobom, które mówią, to nie nasza wojna, w ogóle w to nie powinniśmy się mieszać? Jeżeli ktoś zapomina polską historię, to może mówić, że to nie jest nasza wojna. Oczywiście można sobie wyobrazić w kraju, w którym panuje wolność słowa, że można głosić głupie poglądy. I głosić głupie poglądy to jest prawo każdego obywatela w demokratycznym kraju. Natomiast trudno sobie wyobrazić, żeby racjonalnie człowiek myślący mógł sobie pozwolić na lekceważenie wojny, która toczy się na terytorium sąsiedniego kraju, a ze strony agresora, który był agresorem w stosunku do naszego kraju i który wobec naszego kraju stosuje groźby i zastraszanie, nie w takim samym stopniu oczywiście, ale bezwzględnie tak. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz. Nikt nie chce być krajem frontowym, a jeżeli Ukraina podległaby dezintegracji, co jest marzeniem Kremla, to wtedy my staniemy się krajem frontowym. Jest to czysty polski interes, aby Ukraina została stabilnym państwem, które oddziela nas od agresywnej Rosji. I naprawdę niewiele wyobraźni potrzeba, żeby sobie to uświadomić. Dziękuję bardzo. Jarosław Guza, ekspert do spraw międzynarodowych, o tym, co dzieje się na Ukrainie, przy Krymie, w Cieśninie Kerczeńskiej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, dziś naszym gościem w poranku był Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, który u Edyty Hołdyńskiej mówił między innymi o tym, jaki plan wobec Ukrainy ma Władimir Putin. Posłuchajmy. Ten konflikt oczywiście jest na rękę też również Putinowi, ponieważ on ma też wewnętrzne problemy. Problemy wynikające chociażby z sankcji, które są od lat nałożone na Rosję. Problemy wynikające z pewnych działań, które zostały podjęte przez Putina, na przykład podwyższenie wieku emerytalnego. To wywołało duże niezadowolenie, nawet duże demonstracje. Więc taka mała wojenka znowu jest zgodna z podręcznikami politologii. Takie są te podręczniki politologii, więc można powiedzieć, że książkowo rozgrywa się to, co jest na Ukrainie, to, co jest przy Półwyspie Kercz, no ale nie zapominajmy, że to jest wojna. I w żadnej książce wojna od początku do końca nie została dobrze opisana. Telewizja w Polsce.pl, pilnujemy Polski i o sprawach polskich, ale też trochę o zagranicznych. Porozmawiamy za chwileczkę z Kamilem Kwiatkiem, dzisiejszym wydawcą portalu w polityce.pl. Zapraszam.